W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć stronę internetową z użyciem Canva Pro. Koszt subskrypcji Canva Pro to 49 zł. Przejdziemy sobie na stronę Canva, a naszym projektem będzie strona typu landing page, która będzie przenosiła do strony sprzedażowej z kursami. Jeżeli chcesz sprawdzić plany i ceny, wystarczy, że przejdziesz to miejsce do Pro, klikniesz zobacz cennik i tutaj mamy cenę roczną, ale mamy również cenę miesięczną 49,99. Ja sugeruję zawsze subskrypcję miesięczną. Z danego oprogramowania nie chcesz w danym momencie korzystać, zawsze możesz cofnąć taką subskrypcję i nie jesteś obarczony większymi kosztami. Aczkolwiek, jeżeli decydujesz się na pakiety takie roczne, zawsze w zestawieniu rocznym wychodzi Cię to taniej. OK, powrócę teraz do Canvy. Następnie klikam w tym miejscu w stronę www i strona internetowa firma utwórz pustkę. Po lewej stronie mam szablony, użyję tego szablonu. Mogę klikając ten plusik dodawać pojedyncze szablony, ale mogę również kliknąć zastosuj wszystkie 8 stron i w ten sposób zostanie stworzony taki landing page, który możemy edytować. Edycja jest bardzo prosta. Wystarczy, że klikniemy w dany element i podmienimy tekst. Jeżeli chcemy dodać linkowanie, na przykład do mojej strony na WordPressie, wystarczy, że kliknę tutaj w ten element, wybiorę link i wkleję odnośnik, kliknę gotowe. Ten element staje się linkiem, po kliknięciu na który użytkownik zostanie przekierowany na moją stronę. I tutaj mogę bardzo prosto dodać tekst, usunę tekst domyślny. Stacjonarne. Bardzo łatwo mogę edytować ten tekst właśnie używając tutaj wielkości. Mogę zmienić typ czcionki, jednak pozostawię typ czcionki domyślny. Tutaj dodam obit. Dodałem taką treść. Oczywiście mogę chwycić ten cały box i go wyrównać. A tutaj również dodam odnośnik. Klikam prawym przyciskiem. Link. Kleję odnośnik, klikam gotowe, gotowe i tak mamy stworzoną pierwszą, początek drugiej sekcji. Myślę, że tą sekcję właściwie mogę usunąć. Jeszcze sobie skopiuję ten element, który stworzyłem. Tutaj usunę tą sekcję, a tą sekcję wykorzystam jako boksy przekierowujące do moich kursów, więc na początku tutaj edytuję tekst. Najnowsze kursy Novatech zmniejszę czcionkę, a ten element po prostu usun. Tutaj będę chciał, aby znajdowały się dwa boksy, więc ten element przesunę troszeczkę wyżej. Tutaj zaznaczę te wszystkie elementy i kliknę w tym miejscu powiel. Dzięki czemu bardzo szybko udało mi się powielić te elementy. Troszeczkę przesunę wyżej. Również te elementy. I teraz tak, tutaj będzie przycisk kup kurs, tutaj będzie opis kursu, ale na początku przejdę do przesłanych. Ja już mam przesłane obrazy promujące te kursy. Jeżeli chcesz przesłać takie obrazy, klikasz prześlij obraz lub wideo. Po prostu klikasz dwa razy i ten obraz się przesyła. Następnie taki przesłany plik możesz po prostu przenieść. Bardzo łatwo zmniejszyć jego rozmiar. Tutaj przesunę ten element niżej. Ten element wyżej, może uda mi się nawet go troszeczkę zmniejszyć. I poniżej jeszcze przesunę ten opis. I zmienię tekst na Canva. I w ten sposób mamy stworzony pierwszy box. Chcę, aby ten przycisk przekierowywał mnie na stronę kursu. Ja mam przygotowane tutaj linki do moich kursów. Skopiuję sobie taki link, przejdę na stronę, kliknę prawym przyciskiem link, wkleję odnośnik i kliknę gotowo. I w taki sposób mamy przygotowany pierwszy box. Ja teraz zaczynam nagrywanie i przygotowuję boxy promujące inne kursy. To będzie moja praca, będzie polegała na tych samych czynnościach, więc nie musisz po prostu tego obserwować. Sekcja z boxami została stworzona. Kolejna sekcja myślę, że nie będzie potrzebna. Tutaj
dodam opis związany ze wsparciem klienta. Wsparcie kursanta, nasze kursy są nieustannie rozwijane dzięki sugestiom od klientów, w przypadku gdy klienci podają tematy i problematykę, która może być rozwiązana przy pomocy opisywanych narzędzi. Do kursów są nagrywane kolejne podrozdziały, do których kursant ma duży dostęp. Ten przycisk mogę usunąć, całą sekcję wyrównać. Tą sekcję mogę usunąć, tą również usunę i tutaj podam informację kontaktową. I tutaj informacja o e-mailu. Jeśli chodzi o Facebook, również klikam w te trzy kropki, link, wklejam odnośnik. Tutaj dodam również ikonę LinkedIna, więc przechodzę do elementów, wpisuję LinkedIn, logo LinkedIn. I faktycznie znajduje się tutaj takie logo, więc ja mogę je zmniejszyć, wstawić w tym miejscu do mojej strony LinkedIn. Gotowe. Instagram mnie nie interesuje. Facebook może troszeczkę zwiększy tą ikonę. I dodam jeszcze odnośnik do kanału na YouTube. Wyrównam te elementy i klikam link. Wklejam link. Będzie również odnośnik. I w ten sposób udało nam się stworzyć bardzo szybko stronę taką landing page'ową, która jest aktywna, ponieważ i przenosi do strony www, i do kursów sprzedażowych, i na socjale. Więc klikam teraz w tym miejscu publikuj stronę. Będę używał domeny bezpłatnej. Oczywiście możemy kupić nową domenę, jeżeli chcesz, aby strona widniała pod domeną Twojej firmy. Klikam kontynuuj i tutaj podaję nazwę strony. Kurs Novatech Lab i dodaję opis. Kurs online stacjonarny, tworzenie stron www, programowanie, tworzenie edycja grafiki Canva dla początkujących. Klikam na przycisk publikuj. Teraz nie będę zatrzymał procesu nagrywania. Trwa przygotowanie projektu. I projekt jest automatycznie wdrażany na serwer i błyskawicznie dostępny w internecie, więc teraz wystarczy, że kliknę wyświetl witrynę. Strona się wgrała i teraz wystarczy, że klikniemy na przykład tutaj w tym miejscu na kółku. I faktycznie otworzyła się strona sprzedażowa, gdzie są wszystkie informacje dotyczące opisu kursu, dostępu z możliwością zakupu. I w ten sam sposób działają inne linki. Tutaj mamy wsparcie kursanta, e-mail, przekierowanie na przykład do kanału na YouTube, do LinkedIna, na Facebooka. W tym miejscu, jeżeli użytkownik kliknie, otworzy się strona firmowa. I faktycznie strona firmowa się otworzyła, ładuje się strona z kursami dotyczącymi edycji grafiki, fotografii z użyciem sztucznej inteligencji, więc nasza strona jest jak najbardziej uprawniona, dobrze działa. Oczywiście serdecznie zapraszam Cię do moich kursów, mam kurs Canwy, Fotora, Mistrz Sztucznej Inteligencji to kurs, gdzie przekrojowo pokazuję najbardziej popularne narzędzia związane z sztuczną inteligencją, wideo AI, prężnie rozwijająca się dziedzina AI, grafika AI, DALI, Midjourney i wiele więcej innych programów oraz ChatGPT. Jeżeli będziesz chciała edytować taką stronę, na przykład usunąć ten element, wystarczy, że na stronie klikniesz edytuj i kliknę usuń ten element, również usuń ten element i teraz wystarczy, że klikniesz znowu publikuj stronę, klikniesz kontynuuj, publikuj, rozpocznie się ponowny proces wdrożenia naszej strony, czyli tutaj trwa przygotowanie projektu i teraz odświeżymy naszą stronę. Za drugim razem strona się zdecydowanie szybciej załadowała dzięki temu, że używamy cookiesów i jak widać strona jest edytowana. I w taki sposób udało nam się w bardzo krótkim czasie stworzyć, wdrożyć na produkcję stronę internetową. Serdecznie zapraszam do kontaktu, do moich kursów i mam nadzieję w przyszłości do usłyszenia.